Słuchaj, czy rolę u Patryka Wegi? I teraz pytam cię serio, jak zawodową aktorkę. To jest świadomość? To jest chęć prowokacji? Czy to jest raczej desperacja? Bo on ma od pewnego momentu specyficzną pozycję. Zaczął z bardzo wysokiego CIS, a potem ta kondycja jego filmów była coraz słabsza. Wszyscy rozumiesz, bo Wega jest jak Coca-Cola. Wszyscy psioczą, rozumiesz? Mówią o tym, że nie wiem, za dużo. On jest bardziej oranżada Helena. Tak dalej, tak dalej. Ty reklamowałeś kiedyś Helenę, z tego co pamiętam. Ja! Więc, a nagle się okazuje, tak. Rozumiesz, że wszyscy wiedzą. Wszyscy wiedzą, ale ja wiem, że w tym programie na szczęście jestem na mikroportach, w związku z czym nie muszę wyczekiwać tych oklasków. Ale wszyscy wiedzą, rozumiesz, jak Wega smakuje, jak Wega, rozumiesz, wszyscy chodzą do kina, widzimy oglądają w kinach. I tak dalej. No więc i o tym mówię, to znaczy ten film, ja się... A nie łatwiej ci jest bronić swojej roli, a nie dokonań Patryka? Ale ja nie bronię dokonań Patryka. No bo chyba nie ma czego, to jakby bronić ospy. No. Patryk miał lepsze i gorsze momenty, jak każdy z nas w życiu. O, natomiast, nie! Ja wiem, ty jesteś cały czas na wznoszącej. W każdym razie chodzi mi o to, że Patryk nie tylko robi różne rzeczy po swojemu i jest bardzo konsekwentny, ale... Ja tutaj znajduję bezwstydną laudację na temat Patryka. Jakkolwiek kabotyńskie by nie było robienie filmów o sobie. Ja wiem, że ty po prostu zazdrościsz, że nie wpadłeś na to wcześniej. Nigdy bym nie napisał książki na własny ten... A, nie cofam. Dobra, mów. To uważam, że niesamowite jest jednak jego życiorys. On jest podany w sposób, tak jak nas zapewnia Patryk, bez cenzury. I rzeczywiście tam jest bardzo wiele bardzo trudnych i bardzo intymnych momentów. Dobrze, mamy fragment. Masz fragment? Mam fragment. A wiecie, że ja tego jeszcze nie widziałam? No to jesteś szczęśliwa, bo ja widziałem. Panie, panowie, tylko u nas. Fragment, kiedy Ania wciela się w mamuśkę. Mamuśkę Patryka Wegi. No nie mamuśkę, tylko mamę. Jednak z większym szacunkiem. Mamy fragment. No to dobra, mamę Patryka Wegi. Pamiętasz, jak mówiłeś o swojej mamie, no? Pamiętam. No. No. Ale potem przeprosiłem.